Zmarszczki, suchość, przebarwienia. Czy retinoidy naprawdę mogą mi pomóc, czy skończy się to podrażnieniami? Edyta, retinoidy mogą być Twoim sprzymierzeńcem, jeśli tylko wiesz, jak dobrze ich używać. Chodź, wszystko Ci wytłumaczę. Hej, jestem Edyta i jestem kobietą w wieku 30+. I zmarszczki powoli zaczynają mi przypominać, że czas nieubłaganie płynie. I słyszałam, że coś takiego jak retinoidy może mi pomóc. Nie wiem do końca od czego zacząć, natomiast mam tutaj ze sobą Oliwię, naszą kosmetolog, która mam nadzieję, że wszystko pięknie mi wytłumaczy. Cześć Edyta, super, że o to pytasz. Retinoidy są świetne w pielęgnacji przeciwstarzeniowej, ponieważ wspierają naturalną produkcję kolagenu, który jak wiemy z wiekiem mamy go w skórze coraz mniej. Okej, Oliwia, to powiedz mi na sam początek, czemu w ogóle moja skóra się starzeje? Czym są zmarszczki i skąd one się biorą? Zmarszczki to naturalny proces starzenia się skóry. Powstają na skutek braku dwóch białek, takich jak elastyna i kolagen. Są to bardzo ważne białka, które odpowiadają za to, że ta skóra staje się jędrna, napięta i brak kolagenu i elastyny powoduje wszelkie właśnie zmarszczki, czy to mimiczne, czy też takie głębsze bruzdy. Czyli to jest ten powód, dla którego pojawiają się właśnie pierwsze zmarszczki? Dokładnie, masz rację, dlatego retinoidy są kluczowym, jak nie bym powiedziała, świetnym produktem, składnikiem w walce z oznakami starzenia i zmarszczkami, ponieważ pobudzają naszą skórę do produkcji tych dwóch białek, dlatego skóra się uzupełnia i staje się jędrna, napięta, wygładzona i bez zmarszczek. Czyli wychodzi na to, że powinnam uwierzyć w to, że retinoidy naprawdę pomagają w redukcji zmarszczek. Tak, tak myślę, że to jest dokładnie... Świetnie to określiłaś. Okej, to teraz wytłumacz mi, jak to się w ogóle dzieje, co tam się wydarza, że retinol realnie działa na zmarszczki. Retinoidy wnikają w głąb skóry i stymulują fibroblasty. Fibroblasty z kolei są to komórki skóry, które produkują białka, o których mówiłyśmy. Dlatego też retinoidy będą stymulować produkcję tych komórek, dzięki temu skóra będzie gęstsza i wyrównana. Uśmiechnęłam się, jak mówiłaś o fibroblastach, bo chciałam się zapytać, co to tak naprawdę jest, ale już odpowiedziałaś na moje tak, pytanie. Tak, dokładnie. Okej, no i teraz rozumiem, że właśnie w takiej sytuacji z odsieczą przechodzi retinol, czy właśnie inne pochodne witaminy A? Tak, one wnikają do skóry, pobudzając produkcję tych białek, dzięki czemu skóra jest gęstsza, wygładzona. Warto też dodać i pamiętać o tym, że retinoidy wszystkie korzystnie wpływają na rozjaśnienie przebarwień, wyrównanie kolorytu skóry, czy też nierówną strukturę, jak również nadmierne wydzielanie sebum. Czyli mam takie wrażenie, że ten retinol, czy w ogóle retinoidy pomagają nie tylko w ujędrnianiu skóry i wygładzaniu zmarszczek, ale również mogą być też pomocne na przykład w przypadku różnych problemów takich zapalnych, typu właśnie przebarwienia potrądzikowe albo jakieś przebarwienia posłoneczne. Czy źle to rozumiem? Zgadza się. Retinoidy, wszelkie pochodne witaminy A, są bardzo wszechstronną grupą substancji aktywnych. Zadziałają w zasadzie wszechstronnie i holistycznie na naszą skórę. Od, że tak powiem, wygładzenia zmarszczek, działania anti-aging poprzez właśnie nadmiar sebum, czy też niwelację niedoskonałości. Po prostu jest to wszechstronna substancja, która pomoże nam z wszelkimi dolegliwościami czy tam wyzwaniami pielęgnacyjnymi. Użyłaś teraz mojego ulubionego słowa holistycznie. Ja je uwielbiam i nawet się okazuje, że można go zastosować w kontekście rozmowy o retinoidach, ujędrnianiu, zmarszczkach i skórze. Może jeszcze dodam, że holistycznie miałam na myśli całkowite, takie bardzo obszerne podejście. Nie tylko takie, powiedzmy, klapkowe, tak to potocznie mówiąc. Ale czekaj, bo mnie retinoidy kojarzą się z czymś takim agresywnym, silnym, intensywnym. Czy one tak naprawdę są bezpieczne dla każdego? Racja, retinoidy mogą być silne, mogą być agresywne, jak również niebezpieczne. Nie są przeznaczone też dla każdego. Ze względu na to, zwłaszcza w wysokich stężeniach, mogą powodować przesuszenia, podrażnienia i wiele innych skutków ubocznych, których my chcemy uniknąć przede wszystkim. Dlatego na początku zalecam stosowanie retinoidów 1-2 razy w tygodniu, stopniowo zwiększając i obserwując skórę. Należy skórę monitorować, aby sprawdzać, czy nie mamy żadnych efektów ubocznych. Jeżeli takie efekty u Ciebie wystąpią, po prostu przerwij stosowanie albo wróć z powrotem do mniejszej częstotliwości stosowania.
Okej, no to dobrze, niesensownie, ale nie wspomniałaś w ogóle o kobietach w ciąży, mamach karmiących, bo gdziekolwiek nie natknę się na artykuł o retinoidach, to praktycznie ta informacja gdzieś tam się powiela. Czy to tak faktycznie jest, że w momencie, gdy jesteśmy w ciąży, czy właśnie w trakcie laktacji, to że jednak ten retinol powinien być gdzieś tam omijany szerokim łukiem? Retinol i retinal, tak, powinny by, kobiety w ciąży powinny go unikać, w zasadzie bym powiedziała, że w ogóle nie stosować. Jest to naprawdę ingerująca substancja, przede wszystkim chodzi o dobro kobiety. Ale jest coś takiego jak bakuchiol i wtedy możemy stosować to alternatywnie? Tak, bakuchiol jest roślinną odmianą retinolu. Jak najbardziej może być stosowany przez kobiety w ciąży, czy też matki karmiące. Prawie mnie, Oliwia, przekonałaś. Czuję, że pomimo tego, że do tej pory jeszcze nigdy retinoidów nie stosowałam, to że najwyższy czas, żeby powoli zacząć je włączać do swojej pielęgnacji. I załóżmy, że decyduję się na to i chcę to zrobić. To od czego mogę zacząć? Co mogłabyś mi polecić? Moje polecenia z naszej drogerii Kopalnia Zdrowia. Już Ci mówię, krem od Lynia z retinolem 0,3%. Ma zaawansowaną formułę i jest super kremem, który ma fajną konsystencję. Rozumiem, że to stężenie 0,3% będzie dobre, jeżeli włączam retinol do pielęgnacji za pierwszym razem. Tak, stężenie retinolu na start ja zalecam od 0,25% do 0,3%. To jest moje właśnie stężenie na start, rozumiem, które Ci proponuję. Dodatkowo, jeśli chodzi o retinol również, krem pod oczy w stężeniu 0,1% od Lynia, Firming Smoothing Eye Cream, doskonale sprawdzi się do każdego rodzaju skóry, nawet skóry wrażliwej. Co ciekawe, takich produktów pod oczy, takich stricte dedykowanym pielęgnacji skóry wokół oczu z retinolem, jeszcze niedawno praktycznie nie było. W tym roku mam wrażenie, że tych produktów zaczęło się pojawiać coraz więcej, także fajnie, bo wcześniej produkt do twarzy trzeba było, jeżeli mieliśmy ochotę, chyba też stosować w okolice oka albo po prostu rezygnować z okolic oka. Tak, dokładnie. Super, że powstają kremy dedykowane takiej okolicy. Wiadomo, ta okolica jest delikatniejsza, bardziej narażona na, powiedzmy, skutki uboczne tego retinolu. Dodatkowo ode mnie jeszcze polecenie retinalu, dokładnie serum Algo Pro od Sensum Mare Advanced Retinal Light Serum ze stężeniem retinalu 0,08%. I już Ci mówię, to jest stężenie, które polecam na sam początek. Zalecam zacząć stężenie retinalu od stężenia 0,05 do 0,08 i to tak na początek. Bo tutaj jest taka różnica w tych stężeniach. Nie do końca rozumiem, z czego to wynika. No bo tak, tutaj mamy w przypadku retinolu 0,3, a tu mamy w przypadku retinolu 0,08. Z czego wynika ta różnica jakby w stężeniach i w rekomendacjach? Różnica w tych dwóch produktach, w zasadzie tych dwóch pochodnych, polega na tym, że potrzebują one określoną ilość transformacji do aktywnej formy witaminy A, czyli kwasu retinowego. Dlatego też retinal potrzebuje tych transformacji mniej, co wpływa na to, że działa korzystnie już w niższych stężeniach. I o tym rozmawiałaś też z Karoliną podczas ostatniego nagrania. Tak, teraz mi się przypomniało i lampka mi się zapaliła, więc faktycznie, jeżeli macie też tego typu wątpliwości i chcielibyście bardziej zgłębić ten temat, to zapraszamy Was do naszego poprzedniego odcinka, gdzie Oliwia z Karoliną właśnie o tym rozmawiała. Zapraszam. Okej. Włączamy retinoidy do pielęgnacji. I załóżmy, że moja skóra nie reaguje tak, jak ja bym tego chciała, czyli po prostu zaczyna mi się łuszczyć. I co wtedy? Powiedziałabym, oczywiście, w cudzysłowie, weźmy to naprawdę w cudzysłowie, że jest to reakcja pożądana. Pożądana. Tak? Już to wszystko tłumaczę. To za sprawą tego, że skoro faktycznie skóra się łuszczy, retinoidy działają. Wykazują oddziaływanie na naszą skórę, ponieważ skóra chce pozbyć się martwej warstwy komórek skóry, czyli tej warstwy rogowej, dlatego skóra się łuszczy. Dlatego w trakcie kuracji retinoidami bardzo ważne jest stosowanie kremów, które będą regenerować, odżywiać Twoją skórę, tak aby zapobiec tym skutkom ubocznym, o których mówisz, czyli łuszczenie, podrażnienie, reaktywność skóry. No dobrze, no ale w kremach czy tam w serach są różne też składniki aktywne. Czasem się zdarza, że natkniemy się na jakieś kwasy albo na przykład na witaminę C. No i co wtedy? Czy ja mogę sobie taki krem na przykład z kwasami czy z witaminką C włączyć do tej pielęgnacji, gdy stosuję retinoidy?
Kwasy alfa-hydroksylowe, czyli AHA i BHA, czyli beta-hydroksylowe, są to dosyć intensywne składniki, które mogą wzmagać działanie podrażniające. Rekomenduję stosowanie takiego składnika jak kwas w innych rutynach niż retinoid. Na przykład, jeżeli w poniedziałek stosujesz retinoid, to wtedy we wtorek możesz zastosować ten kwas. I tutaj badania wykazały, że stosowanie retinoidów w mniejszym stężeniu w połączeniu z naprzemiennym stosowaniem kwasów, na przykład alfa-hydroksylowych, wykazało większe i lepsze, korzystniejsze rezultaty odmładzające i działania anti-aging oraz prewencyjnego, niż stosowanie wysokich stężeń retinoidów bez łączenia tego z kwasami alfa-hydroksylowymi czy też beta-hydroksylowymi. Przypomnisz tą nomenklaturę alfa-hydroksylowe i beta-hydroksylowe. Beta-hydroksylowe. Które to są które? Podasz jakieś przykłady? Alfa-hydroksylowe, czyli jakie? Alfa-hydroksylowe to na przykład kwas glikolowy, migdałowy, a beta-hydroksylowe to taki najpopularniejszy, to kwas salicylowy. No dobra, czyli mamy jasność. Mam w ogóle w domu serum z witaminą C i... No dobra, no muszę Ci to powiedzieć, lubię je po prostu stosować rano. I teraz się zastanawiam, czy to w ogóle dobre połączenie w momencie, jak włączę te retinoidy do pielęgnacji. Witamina C i retinoidy mają dwa różne pH. Działają na poziomie dwóch różnych pH, dlatego nie łączyłabym ich w jednej rutynie pielęgnacyjnej, czyli na przykład nie nakładać ich w jednej rutynie wieczorem. I tutaj moim sposobem na to jest wprowadzenie serum witaminy C. W swoim przypadku nie wprowadzenie, tylko dalsze stosowanie. Witaminy C rano, a retinoidów wieczorem. Witamina C wzmaga działanie przeciwsłoneczne oraz świetnie rozjaśnia skórę, dodatkowo rewitalizuje ją, przez co sprawia, że skóra jest świetlista i po prostu promienna i zdrowa. No ja dlatego też produkty z witaminą C bardzo lubię i pomimo tego, że nie używałam jeszcze retinolu czy retinoidów, to jednak z witaminą C już od kilku lat bardzo się lubimy. Natomiast chciałabym jeszcze dojść do tego pojęcia rutyny pielęgnacyjnej, bo ono się coraz częściej pojawia i też chciałabym mieć taką pewność, że ja to dobrze rozumiem i nasi obserwatorzy też. Rutyna pielęgnacyjna oznacza pielęgnację albo poranną, albo wieczorną. To masz na myśli, tak? Tak, dokładnie. I rozróżniam je właśnie na poranną i wieczorną. I to, że mówię, że nie stosujemy w jednej rutynie, oznacza, że po prostu nie wieczorem dwie warstwy dwóch na przykład różnych składników aktywnych. Dobra, czyli mam to. Czyli rano stosuję serum z witaminą C. Na to jeszcze najlepiej nakładam krem SPF. Koniecznie, bo bardzo ważna jest ochrona przeciwsłoneczna. Nie zapominaj o tym. I Wy też o tym nie zapominajcie. Tak. A wieczorem nakładamy retinol. Tak. Dobra, czy tam retinol, w zależności na co się zdecyduje. Tak, no i teraz, jak ja mam w ogóle zadbać o nawilżenie skóry? Na ile to nawilżenie w trakcie kuracji retinoidami według Ciebie jest ważne? Nawilżenie w trakcie kuracji, odżywienie i regeneracja. Używam tego jako spójnie tych trzech słów, pojęć, ponieważ to są najważniejszy etap całej pielęgnacji w trakcie kuracji retinoidami, ponieważ retinoidy dają Ci podrażnienia, jednym ze skutków ubocznych są podrażnienia, czy też te przesuszenie i łuszczenie się skóry. Chcemy temu zapobiec i chcemy, żeby retinoidy dobrze działały na naszą skórę, musimy ją regenerować, aby ona mogła w odpowiedni sposób działać i po prostu korzystnie działać na te nasze zmarszczki, czy też przebarwienia, to już, że tak powiem, zależy od tego, na co stosujesz ten retinoid. W każdym razie jest to kluczowy proces i kluczowy etap w całej kuracji. I tutaj składniki aktywne są pożądane. Już wytłumaczę, które składniki oczywiście. Alantoina, pantenol, kwas hialuronowy, ceramidy. Ceramidy to w ogóle klucz. Klucz w całej pielęgnacji. No, jakby mam w ogóle takie wrażenie, że słowo ceramidy to jest teraz taki bardzo popularny keyword, wokół którego toczy się w ogóle cała pielęgnacja, cała ta nomenklatura, nie, w pielęgnacji. Tak. Ale też zastanawiam się, co ze skórą wrażliwą, bo na przykład moja skóra reaktywna jakoś tam specjalnie nie jest. Natomiast mam takie wyobrażenie, że wiele osób narzeka na to, że ich skóra jest po prostu bardzo wrażliwa. I co w momencie, gdy one się zdecydują na przykład na kurację retinalem i występuje to podrażnienie, jakie wtedy substancje aktywne mogą być pomocne?
W takich przypadkach zawsze zalecam Pantenol, Allantoina. To są takie dwa właśnie bardzo kojące i łagodzące podrażnienia oraz mające też działanie przeciwzapalne. O, tak teraz jeszcze przyszła mi na myśl wąkrotka azjatycka. To taki bardzo ciekawy i ma śmieszną nazwę składnik. Ja go bardzo lubię. Wykazuje działanie przeciwzapalne i łagodzące podrażnienia. Te ceramidy, o których wspomniałaś, które są teraz bardzo popularne, to jest też jeden z pożądanych składników. Bardzo dużo osób decyduje się na używanie tego składnika aktywnego w swoich rutynach i one bardzo dobrze się sprawują. Natomiast tutaj też zrobię rozróżnienie, że skóry tłuste wcale nie muszą bać się ceramidów. To nie tak, że one zapchają ci gruczoły i będziesz miał mnóstwo niedoskonałości. A jak? Tak, teraz stworzone są produkty o lekkich i o gęstszych, czyli takich bogatszych konsystencjach, dlatego też po prostu każda skóra może sobie wybrać, jaki krem bardziej odpowiada, czy to konsystencja, okluzja, świetlistość. To może w ogóle zobaczmy te produkty, które masz na myśli. Dobrze. A jeżeli krem nie byłby dla mnie wystarczający i chciałabym jeszcze włączyć serum na zasadzie trochę metody efektu kanapki, to co byś mi wtedy poleciła? Mam też na to rozwiązanie. Już tutaj pokazuję Ci. Ceramidowy kompleks 5% od BioUp oraz My Magic Essence Serum nazwie Repair. Repair kiedyś używałam, ale jestem ciekawa, co Ty sądzisz w ogóle o konsystencjach tych produktów. Konsystencja tych dwóch produktów, obu w zasadzie, jest taka mleczna, gęsta, która jakby stworzy taką kołderkę na Twojej skórze. Skóra będzie taka otulona, wygładzona, odżywiona, taka napita, bym powiedziała. A z oczyszczaniem, co stosujemy w trakcie kuracji retinoidami, żeby oczyścić skórę, żeby jej nie podrażnić, ale żeby jednocześnie zachować wysoką skuteczność tego oczyszczania? Tutaj jeśli chodzi o oczyszczanie, muszą. Warto, aby były to delikatne produkty, które nie będą dodatkowo podrażniać. Należy tutaj zrezygnować z wszelkich żeli, które mają dodatek żel oczyszczający, żel złuszczający albo mikrozłuszczający. Skupiłabym się na delikatnych formułach, takich jak na przykład pianka. Tutaj moje dwie rekomendacje. Pianka Moistri, owocowa pianka do mycia twarzy, przepięknie pachnie. Potwierdzam, używałam też. I pianka od Huggies z serii Aqua, naturalna pianka do mycia twarzy. Ta pianka, z tego co kojarzę, ma też taki zwiększony kompleks nawilżający w składzie. Tak, kompleks ten nosi nazwę Aquaxyl, a dodatkowo ma też pantenol, o którym mówiłyśmy już wcześniej, że to super składnik przy kuracji retinoidami. A rekomendujesz wciąż stosowanie dwuetapowego oczyszczania? Tak, rekomenduję, ponieważ kto używa filtra SPF, po prostu warto, aby stosował dwuetapowe oczyszczenie twarzy, ponieważ filtry obciążają naszą skórę, a trzeba je jakoś zmyć. I jak stosujemy kurację retinoidami, no to już o tym też wcześniej wspomniałyśmy, bez SPF-ów to tak ciężko. Nie bardzo, może dojść do spalenia skóry, to tak, że tak powiem, już w strasznych przypadkach, ale podrażnienia po prostu są nasilone, gdzie niegdzie mogą się nawet pojawić przebarwienia, które po prostu chcemy zlikwidować, a nie chcieli ich dodatkowo nabawić. I tutaj mój faworyt do oczyszczania. Do pierwszego etapu oczyszczania to hydrofilne masełko oczyszczające od polemiki. Ono po połączeniu z wodą zamienia się też w taką przyjemną emulsję, więc to nie jest tak, że robimy ten demakijaż jakimś tam ciężkim masłem olejowym i to nam spływa i jest nam to tłusto, tylko fajnie robi się i komfortowo podczas tego oczyszczania. Tak, ponieważ zawiera cząsteczki, które są hydrofilowe, to znaczy, że lubią się z wodą, ale ma też cząsteczki hydrofobowe, które się z wodą nie lubią, a lubią się z kolei z konsystencjami tłustymi. Dlatego domywają makijaż, filtr i wszelkie zanieczyszczenia ze skóry. Oliwia, aż wzięłam głęboki oddech, bo ja jestem ogólnie mega niecierpliwa. I teraz pytanie, jak długo muszę czekać na efekty, żeby te zmarszczki były po prostu chociaż trochę mniej widoczne? Myślę, że nie jesteś jedyna w byciu niecierpliwym. Pierwsze efekty zauważysz już po kilku tygodniach. Natomiast takie super korzystne rezultaty po około 3 do 6 miesięcy. Czekajcie, bo ona powiedziała super korzystne rezultaty. To jakie to są te super rezultaty? Czego mogę się spodziewać, jak przeżyję te kilkanaście tygodni z retinoidami?
Te korzystne rezultaty, o których powiedziałam, w zasadzie super korzystne rezultaty, to wygładzenie zmarszczek, działanie anti-aging, rozjaśnienie przebarwień, wyrównanie kolorytu skóry, zmniejszenie wydzielania sebum, zmniejszenie niedoskonałości. Można wymieniać te zalety i korzyści. Słuchaj, ja w ogóle mam takie wrażenie, jak można mieć 30 lat i nie stosować retinoidów? Dokładnie, tak jak mówiłyśmy też z Karoliną ostatnio, zapraszam do obejrzenia, że warto działać prewencyjnie, a powiedziałyśmy też, że zmarszczki pojawiają się już po 25 roku życia, także im wcześniej zaczniesz, tym lepiej. Pamiętaj Edyta, że skóra... Zamotałam się, że pielęgnacja skóry to proces, zwłaszcza korzystanie z retinoidów. Należy obserwować, pielęgnować skórę i po prostu to jest czas, proces, dać sobie po prostu... Dać sobie przestrzeń na to, żeby w ogóle zadbać o tę skórę, tak? Ja mówiłam wcześniej o kobiecie 30+, ale tak realnie już wchodzimy w tą przestrzeń wiekową 35+, to chyba wychodzi na to, że zegar tyka i nie mam na co czekać. Warto być konsekwentnym i cierpliwym. To takie moje spostrzeżenie. Dodatkowo chciałabym Cię też poinformować, że warto połączyć, powiedziałam kilka razy warto, ponieważ naprawdę warto, warto połączyć stosowanie retinoidów ze zdrowym stylem życia, odżywiania się, w dietę bogatą w antyoksydanty, które dodatkowo wspomogą walkę od środka z wszelkimi procesami starzeniowymi i antystarzeniowymi. To ciekawe, bo skoro ja już o dietę dbam i tych antyoksydantów w diecie mam dużo, to rozumiem, że już stworzyłam sobie jakby taki rdzeń do tego, żeby wskoczyć w tą pielęgnację teraz retinoidami. Dobrze to rozumiem? Tak, im lepiej się odżywiasz i, że tak powiem, lepszy masz styl życia, tym szybciej zauważysz korzystne rezultaty. No okej, okay. No to słuchajcie, w 98% jestem przekonana. Oliwia, to trzymaj za mnie teraz mocno kciuki, bo w zasadzie to właśnie podjęłam decyzję. Czyli rozpoczynam kurację retinoidami i mam nadzieję, że jak cokolwiek zacznie się dziać nie tak, to będę mogła do Ciebie przyjść i będziesz mnie ratować. Edyta, w takim razie trzymam za Ciebie kciuki, życzę Ci powodzenia w kuracji, aby wszystko przebiegło tak jak trzeba i żebyś miała jak najwięcej i jak najszybciej korzystne efekty. Dziękuję. A Wy widzowie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania czy też wątpliwości odnośnie stosowania retinoidów, napiszcie komentarz, chętnie na niego odpowiemy. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, to koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi ciekawostkami kosmetologicznymi czy nowościami, które pojawiają się w naszej drogerii Kopalnia Zdrowia. I zapraszamy Was po naturalne kosmetyki do naszej drogerii stacjonarnej w Krakowie czy do naszego sklepu internetowego kopalniazdrowia.pl. A Oliwia, nasz cudowny kosmetolog, czeka na Wasze pytania dotyczące chociażby wdrażania retinoidów po raz pierwszy w życiu do swojej pielęgnacji. Jestem dla Was dostępna na czacie na naszej stronie internetowej, pod telefonem, jak i również poprzez maila. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!